Dzień dobry, kochani. Chciałam Wam pokazać właśnie, jak wyglądają moje dwie czarno-białe pociechy. O, ta, która się rusza w tej chwili. Balbina. Balbinka! Kic, 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 kic. Balbinka. Balbinka dała nogę. A tu jest Ninusia. Ninka! Kic. Ninka, pokaż dzioba. To jest Nina. Nina i Balbina nie są siostrami, chociaż są do siebie bardzo podobne. To znaczy, podobne są z uwłaszczenia, bo tak naprawdę to one się bardzo od siebie różnią. Charakterologicznie przede wszystkim. To jest grubas Balbina, która właśnie ucieka na dwór. Proszę uprzejmie. Balbina przyszła do nas pierwsza. To znaczy, zwinęłam ją spod lewiatana, jak była takim małym kociakiem jeszcze. Zresztą Nina też jest spod lewiatana, tylko została przeze mnie zauważona rok później. No. Chwila. No i to są właśnie te dwie wariatki. Bo one, wiecie, tak samo się kochają, jak i nienawidzą. Ta, która jest na górze, to jest Nina i Nina jest strasznym strachajłą. Balbina, ta na dole, ją ciągle zaczepia. I nigdy nie zobaczycie, przynajmniej ja nigdy nie widziałam i chyba nie zamierzę, nie zanosi się na to, żeby te dwa koty kiedyś zaległy na jednym posłaniu. One się tak samo kochają, jak i nienawidzą. Balbina ta na dole, tak jak mówiłam, Ninę zaczepia, ale Nina tych zaczepek się strasznie boi. Zdarza się, że siedzą na jednym parapecie. O, one tutaj na tym parapecie siedzą. Jak widać, jest miejsce na jednego kota, ponieważ nawet gdyby leżała bardzo duża poduszka, ewentualnie kot rozłożony na całą szerokość tego parapetu, to i tak nie ma szans, żeby obydwa koty razem usiadły. Prawda, dziewczyny? Szans brak na to, żebyście obydwie siedziały. No. Tak to wygląda. No i za chwilę opowiem Wam troszkę o tych kotach, skąd się wzięły, dlaczego tu są i dlaczego nie są w domu. O, a tu jest burdel. Mały burdelik, bo nie wiecie jeszcze, ale jesteście u mnie w pracy. I skąd ten burdel i czemu tyle szmat, to pewnie kiedyś Wam opowiem, pewnie nawet bliżej niż dalej taka opowieść nastąpi, ale jak na razie to chwilka o kotach. No, także wracając do tematu, chciałabym Wam chwilkę o tych moich kocurach opowiedzieć. Obydwa kocury przyszły do mnie z tego samego miejsca, to znaczy spod Lewiatana, spod sklepu Lewiatan. To jest takie u nas zagłębie biednych kocurów, które jak nie wiedzą, co ze sobą zrobić, zbliża się zima, a najczęściej są to małe kotki z jesiennego miotu. One po prostu, ja nie wiem czemu, ale wszystkie wędrują pod Lewiatan. Mamy tam jedną taką panią ekspedientkę, która też koty strasznie kocha i ona po prostu te koty tam dokarmia. No ale wiecie, dokarmiać koty to jedno, a to, że trzeba im zapewnić jakiś dach nad głową, bo takie małe kotki sobie nie poradzą niestety, to druga sprawa. No i co? Jako, że ja codziennie w tym Lewiatanie jestem, nawet i 2-3 razy dziennie, bo to jest najbliższy mojemu miejscu zamieszkania sklep, no to co? Ja nie mogłam patrzeć. Najpierw właśnie była Balbina, ta większa, ona jest grubsza troszeczkę dziewczyna. Balbina wyglądała jak nieszczęście, po prostu jak totalne nieszczęście. Nie wiem, to był chyba jakoś początek listopada, czy nawet środek listopada.
Co prawda śniegu jeszcze nie było, ale deszcze lały, zacinał taki paskudny wiatr. A ona siedziała, taka kubka nieszczęścia, ale słuchajcie, naprawdę, taka kubka nieszczęścia, że nie no, poszłam, zobaczyłam ją, kupiłam jakieś żarcie, dałam jej to żarcie i poszłam do pracy. Ale długo w tej pracy nie wysiedziałam. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Jak sobie pomyślałam, że jeszcze w nocy chwyci mróz albo spadnie śnieg, to ona tam bidulina, ja nie wiem ile ona miała, no to nie był tak mały kotek, który ma jeszcze niebieskie oczy. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, no ale no była troszkę większa od mojej dłoni, a ja dłoni za dużej nie mam. W każdym bądź razie, niewiele myśląc, po prostu ja tam wróciłam. Z kotem pod pachą poszłam do zoologicznego, który jest bardzo blisko właśnie naszego lewiatana. I co? No to, kurczę, wzięłam kuwetę, wzięłam piasek, wzięłam jakieś żarcie i zaniosłam kota do pracy. A dlaczego do pracy? Dlatego do pracy, bo mój Przemek, mój facet, jest uczulony na koty. Niestety, próbowaliśmy już naprawdę cudów. Wielu kotów, którym potem trzeba było znajdować domy. Z nami wytrzymał tylko jeden kot, kocur właściwie, i pewnie byłby z nami do dzisiaj, bo mimo, że Przemek na niego też jakoś tam reagował, ale nie tak strasznie, mógł nawet z nami w łóżku spać. Jakiś mało alergiczny był, mało alergenny. No to niestety kot z nami pojechał do Hiszpanii i w tej Hiszpanii został, dał nogę i nie wrócił. Jak trzeba było wracać do Polski, to kota już nie było, no ale mniejsze z tym. W każdym razie kotów w domu mieć nie mogę, żadną miarą. No i stąd decyzja, że no, trzeba kota zabrać do pracy, no bo jak inaczej. No i tak został kot, to znaczy kocica. Kocica była mała, na wiosnę została wysterylizowana. No bo nie chciałam jej sterylizować jako takiej małej kotki. Chciałam, żeby sobie w spokoju dorosła. No. To był jakiś chyba czerwiec, maj, czerwiec, jak została wysterylizowana. No i została tutaj ze mną, jest moją towarzyszką pracy. Miała chwilową przerwę, bo wyobraźcie sobie, że roku następnego, też w listopadzie, no niestety wpadł mi w oko drugi kot, a w zasadzie druga kotka, która pod tym lewiatanem jako kubka takiego nieszczęścia leżała. No i historia się powtórzyła, to samo z pominięciem zakupu kuwety, bo okazało się, że koty świetnie sobie radzą z jedną kuwetą. Zresztą ja już miałam kiedyś w domu dwa koty, jak mieszkałam na wsi, właściwie to nawet trzy czasami. I te koty świetnie sobie radziły w jednej kuwecie. Tym bardziej, że nasze koty wychodzą, biegają tutaj po podwórku. Więc jak gdyby używalność tej kuwety jest nieco mniejsza niż używalność kuwety w domu. No. Także przyszedł drugi kotek, a właściwie druga kotka, Nina. No i co się stało? Nasza stara kocica, Balbina, się zbuntowała. Stała się tak zazdrosna o swoje miejsce w domu, że nie chcąc, ja właściwie, no, nie wiem, nie chcąc jakby walczyć z tym kotem, albo nie wiem, nienawidząc tego małego kota aż tak strasznie, dała nogę z domu. I mimo tego, że zrobiło się zimno, że zrobił się śnieg, mróz, kot za nic na świecie nie chciał przyjść do domu, ale nawet nie było mowy. Ona, nie wiem, pierwsze 2-3 dni były razem, a potem jak Balbina wyszła z domu, tak już do niego nie wróciła. Żadne nawoływania, prośby, jedzonka. Jedzonko, owszem, przed drzwiami. I słuchajcie, ten stan rzeczy trwał rok. No może 10 miesięcy. Kupiłyśmy ją, bo tutaj mam taką sąsiadkę, która też dokarmia inne tam koty na dworzu. Kupiłyśmy jej domek ze styropianu. Uprosiłyśmy tutaj panów, którzy pode mną
mają w piwnicy lokal z takim fajnym wejściem, że można tam wejść nie otwierając jakichś głównych drzwi. Jest taka duża wnęka, że jest nad nią dach. Więc poprosiłyśmy tych chłopaków, żeby pozwolili nam wstawić domek do tego przedsionka, żeby jej na łeb nie leciało. No i co? I kot dostał swój domek. I słuchajcie, ona rok z tego domu korzystała. No mówię, to 10 miesięcy. Korzystała z tego domu. Za nic na świecie nie chciała przyjść do siebie. Owszem, przychodziła do mnie tutaj na parapet. Pozwalała się pogłaskać. Wziąć na ręce, wszystko jak najbardziej. Ale jak tylko próbowałam wziąć tutaj, wnieść ją do domu, mowy nie było. To znaczy, ona mnie nie drapała, nie gryzła, ale owszem, jak została wniesiona, to została, ale tylko na czas taki, dopóki drzwi się nie otworzyły. I to też tylko na początku, bo potem jak już się kapnęła, że jak ją biorę na ręce, będąc na dworzu, to znaczy, że chcę ją wnieść do domu, to już nawet nie chciała do mnie podejść. No. I trwało to, mówię, 10 miesięcy. Jakoś tak, w każdym razie, jak tego roku, to znaczy poprzedniego, 2018, zaczęło się robić zimno, coś w Balbinie pękło. Coś w niej pękło. Weszła raz, weszła drugi, na krótko co prawda. No ale ten czas się wydłużał, aż w końcu kot został. I tak jak dała nogę i za nic nie chciała do tego domu wrócić, tak potem weszła sama. Nie mam pojęcia czemu. Za kotami nie trafisz. I teraz siedzą razem, korzystają z jednej kuwety. Z misek co prawda jedzą dwóch, bo no, ciężko, chyba by się pozabijały przy tych miskach, bo obydwie są żarte niesamowicie. Obydwie są wysterylizowane, także jak to mówią, zapotrzebowanie u wysterylizowanej kotki zmniejsza się na pożywienie o 25%, a chęć żarcia wzrasta o 50%. No i tak to jest. Boże, ja bym wam ją pokazała. Pokażę wam ją. Chwila, moment, sekunda. Tak wygląda kot. Kot brzuchacz. Balbina. Tak wygląda Balbina. Tłusta Balbina. A Nina jest gdzieś tam na... O, na parapecie. To jest Ninka. No. I tak dziewczyny wyglądają. Słuchajcie. O. Coś widać? Dobra, coś widać. No. I taka jest krótka historia naszych, moich kotów tutaj w pracy. Dziewczyny są przecudowne. Są takie teraz utyte. Są takimi grubachcami. I naprawdę ja im dużo jeść nie daję. Jedzą dwa razy dziennie. I przecież biegają też po dworzu, chociaż no nie ukrywajmy, zimą to dużo mniej niż latem. Bo są zmarzuchami. O ile Balbina grubsza codziennie wychodzi na dwór, tak Nina, no to jest ciężka do wykurzenia. Także tak. Takie są moje dziewczyny. W domu mamy jeszcze Goldena. Goldena też poznacie na pewno. Nie da się go nie zauważyć. 40 kilo pies. Niecałe, no ale jest kawał psa. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo się cieszę, jeżeli ktoś tutaj zajrzy. Jeszcze bardziej będę się cieszyła, jeżeli ktoś ze mną zostanie na chwilkę dłużej. I... Do zobaczenia, kochani. Do następnego razu. Pa, pa.